Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Po pierwsze, subskrybujcie i komentujcie, bo każdy komentarz jak zawsze bierze udział w rozdaniu paczki niespodzianki kosmetycznej ode mnie dla kogoś z Was, kto komentuje i jest aktywny, ale dzisiaj Was rozpieszczę, bo mam dla Was dwa rozdania. I drugie rozdanie, oczywiście musicie zrobić coś więcej, żeby wziąć udział. Żeby było sprawiedliwie. Musicie też skomentować. Każdy komentarz tutaj pod tym filmem weźmie udział, ale dodatkowo musicie obserwować mnie na Instagramie i obserwować House of Beauty na Instagramie, bo to oni dali mi tę nagrodę dla kogoś z Was, za co bardzo im dziękuję. I słuchajcie, żebym wiedziała, o co chodzi w komentarzu, po prostu podawajcie oprócz Waszego komentarza swój nick na Instagramie i wtedy będę mogła sprawdzić, czy obserwujecie wszystko, czy też nie. Ale wracając, dlaczego z House of Beauty robimy to rozdanie? Ponieważ mam tutaj w ręce to cudo. Carnival XL Pro Palette stworzona przez Stacy Marie dla Be Perfect Cosmetics. Nowa wersja palety, którą kocham absolutnie. Pierwszej wersji Carnival Palette, która wiecie doskonale, że była moją ulubioną paletą do momentu, kiedy zaczęłam pracować z tym oto cudem. Tutaj słuchajcie, macie wszystko. Jest to paleta samowystarczalna. Macie tutaj jasny cień, czarny cień, brązy, chłodne, ciepłe, niebieski, zielony, fiolety, róże, ciepłe cienie. Macie tutaj błysk, macie tutaj mat, macie tutaj wszystko. Ta paleta inspiruje, zachęca do tworzenia nowych połączeń kolorystycznych, zachęca do malowania. I jeszcze wielki plus dla twórców za ułożenie kolorystyczne w tej palecie, które jest super przemyślane, ponieważ tworząc makijaż każdym rzędem jesteście w stanie zrobić coś, co do siebie pasuje. Tutaj nie musicie za bardzo myśleć nad tym, jaki cień do jakiego będzie pasował, bo one nie są rozwalone po całej palecie i nie musicie ich szukać, tylko są przemyślane i już Wam sugerują, co do siebie będzie pasować. I pierwszym pomysłem na stworzenie tego filmu było porównywanie tej nowej palety do starej, ale uznałam, że to nie ma sensu, ponieważ ta jest jeszcze lepsza jakościowo, mam wrażenie, chociaż to jest dla mnie abstrakcja. I oczywiście tutaj macie dużo większe pole do popisu, jeżeli chodzi o kolorystykę, bo macie tutaj wszystko w jednym. Więc mając tą poprzednią, mogę Wam doradzić kupić tę również. A stojąc przed wyborem, którą kupić, zdecydowanie warto kupić tą nową, ponieważ mam wrażenie, że tutaj jest wszystko, czego potrzebujecie, a cena jest tylko troszeczkę wyższa od tej poprzedniej, więc tutaj również cenowo to się bardziej opłaca. No, więc i tak polecam Wam ją mieć, no bo jest to coś najlepszego na rynku moim zdaniem. I mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie się mówić o tych cieniach, bo są jeszcze troszeczkę niedocenione w branży, a każdy, kto je ma, każdy, kto ma z nimi styczność, przepada. I mogę Wam to gwarantować, że jeżeli szanujecie jakość kosmetyków, to przepadniecie po pierwszym makijażu wykonanym tą paletą. Więc teraz przejdę do praktyki. Pokażę Wam, jak się z nią pracuje i stworzę dla Was ten makijaż, który tu już widzicie. Zacznę dzisiaj od makijażu oka i zaczynamy od mojej ulubionej bazy pod cienie, czyli P. Louise cielista baza, tym razem w kolorze numer 1. Wcześniej używałam 05, tym razem mam 1. I mam tutaj również kolorowe bazy P. Louise, których jeszcze nie używałam. Może ich użyję dzisiaj, a może w osobnym filmie, zobaczę. Ale chciałam powiedzieć, że miło mi poinformować, że są już one dostępne w Polsce, w sklepie House of Beauty. Nie musicie ich już zamawiać z zagranicy. Ja miałam z sklepem P. Louise różne historie dziwne przy zamawianiu i nie zachęcały mnie do zamówienia kolejnego, a z Polski łatwiej mi po prostu złożyć zamówienie, bo uwielbiam tą bazę, tylko nie chciałam po prostu zamawiać już z P. Louise, także ułatwienie dla mnie i mam nadzieję dla Was. W opisie będą linki, gdzie możecie to wszystko kupić, więc korzystajcie, bo naprawdę warto. Ta baza w kolorze numer 1 jest delikatnie bardziej żółta niż 05. 05 jest troszeczkę bardziej różowa, ale one są na tym samym poziomie jasności. Widziałam, że Be Perfect też wypuściło swoją bazę. Jestem ciekawa, jak ona się ma w porównaniu do P. Louise. Delikatnie odcinam sobie tutaj brew. I
I lubię sobie teraz doklepać ją jakimś większym, płaskim pędzlem. Do tego sprawdza mi się pędzel, który nie sprawdza mi się do podkładu, czyli Fenty Beauty. Takie zastosowanie do niego znalazłam. Dobrze, i przechodzę już do gwoździa programu, czyli do palety Carnival XL Pro. I dzisiaj chciałabym użyć typowo jesiennej kolorystyki, czyli chciałabym się zająć tym rządem ciepłych brązów i tutaj tymi pomarańczami i złotem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chciałabym zrobić coś klasycznego, ale właśnie w typowo jesiennych kolorach, ze względu na to, że mamy taką aurę. Zacznę sobie od tego cienia. Nakładam go w załamanie powieki i zbuduję nim kształt makijażu. Zobaczcie, jaki on jest mocno napigmentowany. Używam tutaj pędzla Hakuro J830 i o tych pędzlach z serii J powiem Wam już niedługo, bo jestem w trakcie testowania. Słyszycie mojego kota? Nie wiem, czy to będzie słychać, ale jak tak miauczy, to zazwyczaj coś upolowała, a zazwyczaj poluje na jedną skarpetkę z pary mojej albo mojego męża, zazwyczaj mojego męża. Później ja jestem oskarżona o gubienie skarpetek, a okazuje się, że skarpetki walają się po całym domu, bo ona na nie poluje, a potem je gdzieś zostawia. Dobra, teraz biorę sobie drugi pędzelek z serii J, tym razem jest to J740, on jest troszeczkę większy i za jego pomocą najpierw czystym pędzelkiem rozblenduję sobie delikatnie te granice, żeby je zmiękczyć, a później dołożę tutaj jakiś cień przejściowy, żeby delikatnie jeszcze wzmocnić to cieniowanie, żeby dymek był jeszcze ładniejszy. Ale zobaczcie, tutaj za bardzo nie trzeba za dużo robić, bo te cienie się po prostu same blendują. Dodam teraz troszeczkę tego brzoskwiniowego cienia na samą granicę, żeby wyblendować ładniej ten dymek w górę. Używam tutaj bardzo, bardzo małego nacisku na pędzel, żeby ta chmurka zanikała dosłownie w górę. Wracam jeszcze do ciepłego brązu, poprawiam załamanie. Na taki drobny, puchaty pędzelek nabieram sobie najjaśniejszego cienia z palety. To jest taka przełamana biel. To nie jest czysto biały cień, on jest delikatnie cielisty, ale bardzo, bardzo jasny, przez co rozjaśni przestrzeń, kiedy chcecie przykładowo zrobić jasny kącik. Ale również ładnie poradzi sobie z rozblendowaniem tutaj przestrzeni pod samą brwią. Wracam do pędzla, gdzie była brzoskwinka. Delikatnie blenduję, już nie nakładam tutaj żadnego cienia. Teraz zależy mi na takim ciepłym, czekoladowym, głębokim brązie. Wezmę sobie ten cień i wrócę do pędzelka, którego używałam tutaj do tego brzoskwiniowego cienia, bo on już mi nie jest na razie tutaj potrzebny. To jest Hakuro J740. I nim pogłębię sobie cieniowanie w załamaniu. Nie wychodzę z tym cieniem zbyt wysoko, żeby nie zniszczyć efektu, który już zrobiłam nad załamaniem. Zależy mi na takim głębokim, czekoladowo-jesiennym makijażu. Wydaje mi się, że ta paleta będzie idealna zarówno do makijaży jesiennych, karnawałowych, jak i ostrych, letnich. No, jest tu mnóstwo możliwości i gdybym miała Wam polecić jedną paletę, to byłaby to zdecydowanie ta, tylko i wyłącznie ta. Wracam do poprzedniego pędzla. Blenduję delikatnie granice z załamaniem. Ja już wiele razy zachwycałam się tą poprzednią paletą. Tutaj jakość jest, mam wrażenie, jeszcze lepsza. Kolorystyka jest jeszcze bardziej uniwersalna i powiem Wam, że nie znam innej palety, z którą
w tak łatwy sposób budowałoby się tak intensywną głębię koloru na oku bez osypywania się i bez żadnego problemu. No tutaj te cienie same się malują, naprawdę. To jest niesamowite. To po prostu trzeba wypróbować, żeby wiedzieć, o czym mówię. Po prostu to trzeba wypróbować, słuchajcie, to jest najlepsze, co możecie kupić, jeżeli bawicie się makijażem, jeżeli uczycie się makijażu, jeżeli pracujecie jako profesjonaliści. Jest coś pięknego. I oczywiście zanim ta paleta wyszła, ja już pracowałam nad moją paletą z Glam Shopem, która wyjdzie już niebawem. I jak zobaczyłam tą paletę, to cieszę się, że moja paleta ją pięknie uzupełni. Bo nie chciałabym po wypuszczaniu swojej palety, nie chciałabym Wam naraz powiedzieć nie kupujcie nic innego, kupcie tylko moją paletę, bo moja jest najlepsza na świecie i niczego więcej nie potrzebujecie. Tak nie jest, słuchajcie. Ja dalej będę Wam polecać rzeczy, które są dla mnie najlepsze jakościowo i ta paleta uważam, że taka jest, a moja paleta będzie jej pięknym uzupełnieniem. W ogóle wszystkich moich ulubionych palet, które mam, moja będzie uzupełnieniem. I taką paletę chciałam stworzyć. Także bardzo się cieszę, że tu jest taka kolorystyka, a w mojej zobaczycie, co będzie. Ale powiem Wam, że no pięknie się uzupełnia moja paleta, zarówno z Anastazją, jak i z Chudą, jak i z Be Perfect. No, jaram się na maksa. Ale co tam będzie, nie mogę Wam zdradzić jeszcze, no nie mogę. W samym wewnętrznym kąciku chciałabym dać jeszcze więcej pomarańczu intensywnego, żeby jeszcze bardziej pogłębić tutaj to ciepło w tym makijażu. Zobaczcie, jaki on jest piękny. To się wszystko tutaj blenduje w siebie jak złoto. Wszystko pięknie. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie tej palety. Jeszcze żadna wcześniej mnie tak nie motywowała do tworzenia nowych makijaży, słuchajcie. Żadna. Teraz wezmę odrobinę tej musztardy na puchaty pędzelek. To jest akurat Blended 250. I delikatnie tutaj w zewnętrznym kąciku wyblenduję to do góry. I teraz najpierw chciałabym dodać błysku. Zastanawiam się, którego. Czy dodać rozświetlaczy, które się pięknie mienią, czy dodać tego żółtego błysku, żeby nie było tego żółtego znów za dużo. Zobaczcie, tak prezentują się rozświetlacze. One z powodzeniem mogą być używane do rozświetlania środka powieki bądź wewnętrznych kącików. Tutaj jest multum możliwości. Tutaj jeszcze ten jasny rozświetlacz prezentuje się. Tak, zobaczcie, on też jest świetny do rozświetlania wewnętrznych kącików. Ja w moim fioletowym makijażu na Instagramie dodałam go na sam środek i on dał takie światło w tym makijażu, bez żadnego doświetlania. Tam było widać, jakby po prostu światło się trójwymiarowo odbijało. Daje przepiękny efekt i zastanawiam się, co tutaj dodać. I może dodam po prostu czegoś brązowego, a później na to jeszcze coś jaśniejszego. Dodam może ten brązowy cień błyszczący. Nałożę go palcem, bo on tak się najlepiej aplikuje. Zobaczcie, jak on się pięknie mieni, bez żadnej bazy, bez żadnej pomocy. Ja najpierw zawsze aplikuję takie cienie palcem, a później za pomocą pędzelka dopracowuję kształt, w którym chcę, żeby ten cień był nałożony. Bo palcem niestety nie mam takiej precyzji jak pędzlem, ale też jest delikatniejszy efekt, chyba że nakładacie go na jakąś bazę, wtedy ma to sens. No kocham to, jak te cienie się łączą ze sobą. Po prostu nie znam lepszej palety pod tym kątem. Naprawdę. Zobaczcie, tutaj nałożę tylko z pędzelka. Również można to ładnie zbudować. Ale palcem jest o wiele łatwiej. Dlatego wracam do palucha. Nakładam na sam środek. I teraz będę dopracowywać kształt. I teraz na środek kuleczkowym pędzelkiem Zoeva 230, to jest ta tradycyjna, najpopularniejsza kuleczka, chcę dodać coś błyszczącego na środek, co rozjaśni mi środek i użyję tego rozświetlacza. On jest biały,
Jasny, bardzo, ale opalizuję na złoto, przez co nie używam go jako rozświetlacza, bo dla mnie jest zdecydowanie za złoty, za bardzo się odznacza. Natomiast na powieki jest rewelacyjny i nakładam go na środek. Zobaczcie, jak on jest intensywny. Zobaczcie, jak on od razu buduje tutaj światło. On jest super intensywny. Super, super. Normalnie jakby coś się odbijało teraz od mojej powieki. Teraz chciałabym jeszcze przyciemnić zewnętrzny kącik, żeby pokazać Wam, jaką moc ma czarny cień. On nie jest takim typowym, super mocno napigmentowanym czarnym cieniem, jak w innych paletach, po których swatch wygląda jak zrobiony smołą. On na swatchu nie zapowiada się tak, jak się z nim pracuje. Ogólnie te cienie mają to do siebie, że one na swatchach tak nie do końca zachęcają, ale przy pracy na powiece już przy blendowaniu to jest po prostu magia. Dlatego tego cienia troszeczkę nakładam i buduję nim zewnętrzny kącik. Zdecydowanie trzeba nim budować, ale przez to jest łatwy w obsłudze, bo nie zrobicie nim szybko plam. Dobra, wracam do tego czekoladowego brązu, żeby połączyć to w załamaniu. Tak prezentuje się różnica, przyciemnione, nieprzyciemnione. To przyciemnione zdecydowanie dało nam większą głębię w makijażu. Nawet zobaczcie, ten czarny cień tutaj za bardzo się nie osypał. Może mam tu jakieś pojedyncze, małe drobinki, ale to bardziej tego błyszczącego cienia, bo błyszczące zazwyczaj bardziej się osypują, ale czarny cień nawet tutaj się nie osypał, także no naprawdę jakość jest rewelacyjna. Teraz odrobinę bazy nałożę na powiekę dolną i słuchajcie, nałożę też od razu korektor z Benefitu Boeing numer 1, ale na razie tylko pod oczy. Nie chcę potem niszczyć tego dymka, który tutaj już stworzę. Teraz wygląda to wszystko, słuchajcie, bardzo zabawnie, ale jedziemy dalej. Dół wykończę sobie brązami, tak po prostu. I użyję tutaj tych ciepłych brązów. Może nie chcę tutaj już dawać za dużo pomarańczu, żeby nie było za ciepło, więc skupię się na tych brązach. Mój ulubiony pędzelek do powieki dolnej to Hulu P66. Mały, ale puchaty, przez co fajnie mi od razu rozciera te cienie. I zacznę sobie może od ciemnego brązu. Tego czekoladowego, który nazywa się Hall. Dochodzę mniej więcej do połowy. Upewniam się, że tutaj w samym zewnętrznym kąciku wszystko jest dobrze połączone. I następnie tym samym pędzelkiem biorę cień Basic, czyli taki neutralny, jasny brąz. I nakładam zaraz obok. Pędzelek z Maka. Kto mi go ukradł, jak tu nikogo nie ma? Nie umiem znaleźć mojego ulubionego pędzla z Maka do powieki dolnej, więc wezmę sobie po prostu taki spłaszczony, puchaty pędzel Blendit 280. I tym pędzelkiem rozetrę sobie jeszcze dół odrobinkę, ale jakim cieniem? Może musztardowym? Chyba musztardowym cieniem Shuffle. Zobaczcie, jaka jest różnica. Odrobina cienia, który roztarł tą dolną granicę, a tu tak nie roztarte. Zdecydowanie ładniej to wygląda, kiedy rozetrzecie sobie to jeszcze jakimś pośrednim cieniem na dole. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby nie wyjść z tym za nisko.
Dobra, teraz ten ciemny brąz, słuchajcie, nakładam na linię wodną, bo cienie na linii wodnej dużo lepiej trzymają mi się niż kredka. Więc ten cień nakładam. Nakładanie cienia w tym miejscu też pięknie dopełnia całość, bo nie ma luk między rzęsami, które robią Wam taki brzydki efekt. I teraz jeszcze w wewnętrznym kąciku jakimś precyzyjnym pędzelkiem Embrush 13, taka super precyzyjna kuleczka, chciałabym ten jasny złoty dać tutaj na dole w wewnętrznym kąciku, ale najpierw chciałabym rozjaśnić ten wewnętrzny kącik kolorem Pillow Talk. I w sumie chyba tutaj nie dam błysku już, bo to rozjaśnienie mi się tutaj podoba. Wygląda tak ciekawiej niż błysk chyba. Ale czy mi się zmieni jeszcze? To zobaczymy. W makijażu przy takiej palecie macie tyle możliwości, że ciężko się czasem zdecydować. Jak chcecie coś sprawdzić, to fajnie jest nałożyć sobie najpierw cień, który macie na dłoń, potem na to, jak to będzie wyglądało. No i chyba trochę go nałożę. Dobra, to teraz jeszcze jeden pędzelek czyściutki, żeby nic tutaj nie pokręcić, żadnych kolorów. Kolor Pink Me, czyli taki biały opalizujący na róż. I troszeczkę go dodam tutaj w wewnętrznym kąciku. On mi tutaj zrobił takie ombre ciekawe. Spoko. Tak, kochani, prezentuje się gotowe cieniowanie. Teraz czas na brwi, makijaż twarzy i wrócę do Was już z rzęsami. Tak prezentuje się gotowy makijaż. Ja jeszcze delikatnie, mocniej podkreślę sobie brwi paletą z Golden Rose o odrobinę ciemnego cienia, żeby dodać tutaj troszeczkę głębi, bo użyłam tylko tego tuszu do brwi z Eveline, którego ostatnio uwielbiam do brwi. Używam go praktycznie codziennie, ale chcę dać tutaj jeszcze troszeczkę więcej definicji, bo przy tak mocnym oku brew, kiedy jest troszeczkę mocniejsza, lepiej wygląda. Wszystkie użyte produkty będziecie mieć w opisie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co mam na ustach, jakie mam rzęsy itp. itd., to wszystko będzie oczywiście w opisie. I to tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba, że tutorial zainspiruje Was do stworzenia podobnego looku na swoich twarzach albo na swoich klientkach. Bardzo dziękuję za oglądanie. Przypominam, żeby brać udział w rozdaniach, bo warto. I widzimy się, mam nadzieję, kolejnym razem. Buziaki, pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa.